Mieszkańcy czterech miast nie odpuszczają i chcą się pozbyć problemu związanego ze smrodem, który ich zdaniem pochodzi z zakładu MPGK w Katowicach. Dziś protestowali przed jego siedzibą. Paweł Jędrusik. Przed bramą zakładu wcześnie rano pojawiło się kilkudziesięciu mieszkańców Sosnowca, Czeladzi, Siemianowic Śląskich i Katowic. Ubrani w koszulki z napisem Stop Smród blokowali drogę. Chcą, aby w końcu ktoś rozwiązał problem uciążliwych zapachów. Żądamy tego, aby działalność tego zakładu została wstrzymana do momentu rozwiązania tego problemu. W dniu wczorajszym tak naprawdę została opublikowana petycja i tak przed chwilą nawet patrzyłem, ile tam osób się pod nią podpisało, około 370 do chwili obecnej, więc niecałe 20 godzin tak naprawdę. Problem z uciążliwymi zapachami nie jest nowy i trwa już od wielu lat. Miała go rozwiązać hermetyzacja hal, na którą MPGK wydało 17 milionów złotych. Mieszkańcy twierdzą, że to nie pomogło. Zakończenie budowy było w roku 2022, później było troszkę czasu na rozruch i powiedzmy, że w 2023 roku była lekka poprawa. Nie było to idealne rozwiązanie, że nie było czuć nic, ale była zdecydowanie lekka poprawa. Natomiast od zeszłego roku, 23 września, na pewno poranki były bardzo śmierdzące. Dziś na bramie MPGK wywieszony był baner z napisem „Czy protestujecie pod właściwym zakładem?”, bo spółka cały czas utrzymuje, że to nie ona jest źródłem problemu. Tylko od 3 do 11 sierpnia odbyły się tu 3 szczegółowe kontrole w WIOŚ-u, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które za każdym razem wykazywały, że to nie ten zakład, nie praca tego zakładu jest źródłem problemu odorowego, jaki występuje w rejonie. Choć jednocześnie MPGK przyznaje, że przed bramą zakładu czuć nieprzyjemny zapach. Nie ma tutaj w okolicy żadnego innego podmiotu, żadnego innego emitenta, który mógłby generować właśnie taki zapach, jaki tu wszyscy czujemy, czyli zapach zgniłych, rozkładających się śmieci. Jak mówią mieszkańcy, nieprzyjemny zapach jest szczególnie uciążliwy podczas ciepłych miesięcy. Już teraz protestujący zapowiadają, że to nie koniec ich walki o oddech bez smrodu.